Dzień dobry, mamy czwarty dzień lipca, to jest poniedziałek, punktualnie o godzinie 12. Karol Kosiorowski, zaczynamy Onet Wakacje. To oznacza, że to jest najbardziej wakacyjny program, który sobie wymyśliliśmy w Onecie. Pamiętajcie, że możecie być z nami w naszych mediach społecznościowych. Onet Wakacje to jest taki hashtag, do którego was zachęcamy. Używajcie, skoro jesteście na wakacjach, to na pewno jesteście w fantastycznym miejscu, a jak jesteście w trochę mniej fantastycznym miejscu, w domu, w biurze albo gdziekolwiek indziej, to też jest super, że jesteście z nami. Dzisiaj jestem tutaj ja i jest ze mną mój pies. Oto Rio, który teraz sobie odpoczywa. Rio jest tutaj nie bez powodu. Dzisiaj w Onet Wakacje będziemy rozmawiać o tym, jak radzić sobie, kiedy nasz pies słabiej radzi sobie przy takich temperaturach, bo przecież upały. Pamiętajcie, że wasze czworonogi noszą na sobie często grube futro i im jest naprawdę gorąco. Dzisiaj z Katarzyną Bargiełowską o tym będziemy rozmawiać. To jest behawiorystka, to jest dziewczyna, która o psach wie absolutnie wszystko. Zresztą pamiętacie ją pewnie z Uwaga Szczeniak. Jeżeli chodzi o zwierzęta, to jeszcze tylko powiedzmy, że szczególnie muszą na siebie uważać ci, którzy w tej chwili w Egipcie, w Hurgadzie, bo tam ataki rekinów, dwie osoby już zginęły. Uważajcie na siebie, więcej o tym piszemy oczywiście na stronach Onetu. A jak wakacje, to nie możemy nie zacząć od prognozy pogody, bo przecież temperatury w całym kraju cały czas wysokie. Teraz zerknijmy zatem na mapy pogodowe i sprawdźmy, jak to wygląda. Jeżeli chodzi o temperatury, dzisiaj w centrum będzie bardzo ciepło, 30 stopni w Łodzi, 30 stopni w Warszawie. Im dalej na południe, tym cieplej, bo w okolicach Opola, Katowic i Krakowa 32 stopnie w tym najcieplejszym momencie dnia. Ale nas interesują poza tym, że na południu temperatury, dzisiaj w Zakopanem na przykład 27, w Wiśle 28 i Krynicy, więc tam temperatury bardzo fajne, to jeszcze musimy powiedzieć, jaka temperatura nad polskim morzem. I tak w Kołobrzegu 21, w Łebie 22, w Gdańsku będzie ciepło, bo 27 stopni, a na Helu, jak to na Helu, trochę wiatru, to dobrze dla tych, którzy korzystają z wiatru, będąc na wybrzeżu, 21 stopni właśnie na Helu. Sprawdzamy jeszcze sytuację chmurowo-słoneczną. I jak zerkniecie w niebo, to dzisiaj będzie więcej promieni niż chmur i to jest dobra informacja. Padać może w Gdańsku, ale tam spodziewamy się, że to nie będzie jakaś wielka ulewa. Bo w Gdyni przecież na Openerze to dopiero była ulewa i o tym w programie dzisiaj też będziemy rozmawiać. Temperatury zatem całkiem przyjemne, już nie takie upały po 37-38 stopni, ale tam, gdzie jesteście, musicie na siebie uważać. Zerknijcie dokładnie na naszą mapę, sprawdźcie, jaka temperatura dziś czeka was w tych regionach, w których jesteście. A jak wam pogoda dopisuje i robicie fajne rzeczy, to polecamy się z hashtagiem Onet Wakacje w naszych mediach społecznościowych. Możecie też pisać do nas na przykład na Instagramie, gdzie mamy pojechać, bo w te wakacje jeździmy. Ja byłem na Mazurach, z Mazur wróciłem. A do Mazur w programie też wrócimy, ale zaczniemy od Karoliny Walczowskiej, która na polskim wybrzeżu jest już ze mną. Cześć Karolina. No dzisiaj słońca nie ma. Dobrze, że twój promienny uśmiech rozjaśnia tę szarość plażową. Byłaś we Władysławowie, teraz jesteś gdzie i co tam robisz? Cześć Karol, widzę, że masz nowe okulary przeciwsłoneczne. Czyli co odcinek będą nowe okulary przeciwsłoneczne? Tak, będą. Rozumiem, mam też ananasa dzisiaj. To trochę zazdroszczę. U nas pogoda, dzień dobry Karolu, witam serdecznie Państwa z wyspy Sobieszewskiej. Jestem 15 kilometrów w okolicach Gdańska. Dzisiaj mam ze sobą parasol, bo pogoda jest trochę niepewna. Karol bardzo optymistycznie przedstawił naszą prognozę. Tutaj spodziewamy się lekkich opadów deszczu, ale jak to się mówi, nie ma złej pogody, są tylko nieodpowiednie ubrania, a my jesteśmy przygotowani na każde warunki. Jestem 15 kilometrów w okolicach Gdańska. Czekaj, bo muszę ciebie przyciszyć, bo ja tu mam tyle tych telewizorów różnych. Dobra, już teraz będzie dobrze. Tu przed chwilą też byłaś, tu cię słyszę. Pozbyliśmy się tego pogłosu, jest teraz dobrze. Okej, Karolina, ale jak była pogoda, to była duża szansa, że będzie burza. I ty obiecałaś, że gdy burza się wydarzy, a ty będziesz w tym czasie pod namiotem i będziesz musiała się z niego ewakuować, to wszystko nakręcisz i pokażesz, jak ci zalało wszystkie ubrania, jak walczyłaś się z wiatrem i że nie przespałaś tej nocy. Więc najpierw powiedz, czy burza była, czy nie było i czy możemy się spodziewać takiego wideo od ciebie, jak Walczowska walczy z burzą i ze swoim namiotem. I czy wszystkie śledzie zostały w ziemi, czy jednak któreś pofrunęły? Kilka alertów SMS-owych dostaliśmy. Burza była, burza zaczęła się koło godziny 20 na Helu, ale chyba zmęczona podróżą i pobytem we Władysławowie zasnęłam po godzinie 20. Na kolację zjedliśmy na takim jednorazowym, samoodpalającym się grillu kiełbaski.
Zjedliśmy je już w namiocie, ponieważ rozpętała się burza, zaczęło dosyć mocno ulewnie padać. Schowaliśmy się w namiocie, szczerze powiedziawszy, zasnęłam zaraz chwilę potem. O godzinie 22 obudził mnie telefon od mamy. Co się dzieje, Karolina, czy ty żyjesz, wszystko jest w porządku, openera ewakuowali, a ty nie dajesz znaku życia, co się dzieje? No a ja sobie smacznie spałam. Okazało się, że owszem, błyskawice sprawiały, że w naszym namiocie było nieco jaśniej, bo nie mieliśmy latarek, więc wykorzystaliśmy naturalne światło. Ulewa była mocna, ale szczerze powiedziawszy, no nie zalało nam ubrań, nie mieliśmy też koszmarów. Budziłam się kilkakrotnie w nocy, ale tylko dlatego, że po raz pierwszy spałam pod namiotem i nie spodziewałam się, że będzie tak twardo, więc w zasadzie to przeszkadzało mi bardziej w nocy niż sama burza. Chociaż muszę przyznać, że było to niezwykłą przygodą, no i kilka namiotów podobno zwiało. Dobrze, że jesteś cała, ale zobaczcie, drodzy widzowie, jaki to wpływ pogoda ma na człowieka. Jak stała wtedy na plaży we Władysławowie, było słońce i obiecywała, że wejdzie do morza, to uśmiechnięta od ucha do ucha. Teraz z takim przejęciem, że wieje, że ma padać. Karolina, wszystko będzie dobrze, a teraz opowiadaj, jak tam twoje tyły, dlatego że byłaś w takim miejscu, które nie jest oczywiste dla wszystkich, którzy wybierają się na wybrzeże. Tam się niektórzy nudzą, bo to plaża nudystów, a ja pytam o tyły nie bez powodu, więc teraz wyjaśnij, o co chodzi, jak tam się bawiłaś, czy tam też ci się przysnęło? No słuchajcie, poranek po nocy w namiocie był wciąż deszczowy. Na szczęście po każdej burzy wychodzi słońce. W końcu słońce wyszło, więc postanowiliśmy pójść na plażę. Ale nie byle jaką, bo plażę dla naturystów w chałupach. Wsiedliśmy więc do pociągu regionalnego w Helu i wysiedliśmy w chałupach. Przespacerowaliśmy się 20 minut do wejścia numer 24. Od wejścia 24 do 26 znajduje się plaża dla naturystów. No było to moje pierwsze doświadczenie. Nie ukrywam, że bardzo się stresowałam, jak to będzie. Bo jak musiałaś się rozebrać, bo gdybyś tego nie zrobiła, to wzięliby cię za szpiega, że jesteś tam nie wiadomo dlaczego i po co. A może miałaś jakiś inny plan i na przykład twój 13-metrowy parawan sprawił, że czułaś się tam zupełnie komfortowo. No to mnie najbardziej interesuje, że jak się jest na tej plaży dla naturystów, to trzeba się rozebrać, czy nie trzeba i ewentualnie co można na sobie zostawić. No to jest jakby kluczowy temat, który nam powinien towarzyszyć, bo to, czy ty tam dojechałaś i no, które wejście, to też jest ważne dla tych, którzy być może chcieliby się tam pojawić, ale najważniejsze jest to, co ty tam robiłaś i w jakim stroju tam byłaś. No nie ukrywam, że towarzyszył mi stres i rozebranie się, zdjęcie tej bielizny, no to było niekomfortowe. W końcu jednak to zrobiłam. Usiedliśmy, generalnie ludzie siedzieli w kilkumetrowych odstępach. Obserwowaliśmy, chociaż pamiętałam, że obserwować i przyglądać się innym i zdjęć robić nie wolno, nie robi się tego na plaży dla naturystów. I to w zasadzie ta myśl mi też towarzyszyła, bo czułam się trochę odważniej. Nie czułam, że ktoś patrzy na mnie w jakiś taki, z jakimś podtekstem seksualnym, tylko po prostu chciałam być tą naturystką, czyli osobą, która po prostu, tak jak ją Pan Bóg stworzył, będzie obcowała z naturą. I po chwili, dłuższej chwili, udało mi się do tego przekonać. Co więcej, wstałam ze swojego ręcznika i wbiegłam do wody. No i wtedy opowiadaj, człowiek czuje się naprawdę wolny, jak już uwolni swoją głowę od tego, że no są też inne osoby, które nie mają na sobie ubrań, że ty nie masz na sobie ubrań, to pewnie po jakimś czasie o tym zapominasz i naprawdę możesz poczuć się w 100% wolna, kiedy taka golutka, jak cię Pan Bóg stworzył, wbiegasz do tego naszego pięknego, zimnego Bałtyku. Miałam takie poczucie wolności chyba, której nigdy wcześniej nie miałam. Wróciłam na swój kocyk, położyłam się i popełniłam zasadniczy błąd, o którym przekonałam się tak naprawdę dopiero później, kiedy usiadłam w pociągu, a w zasadzie usiedzieć nie mogłam. Otóż wiało mocno, wspominałeś wcześniej o parawanie. Ja tego parawanu niestety nie miałam i to nawet nie z powodu tego, że chciałam się zasłonić, bo niektórzy faktycznie zasłaniali się tymi parawanami, ale przede wszystkim by uchronić się przed wiatrem, bo ten wiatr sprawił, że ja zupełnie zapomniałam o promieniach słonecznych,
które były naprawdę mocne. I? Przekonałam się o tym, ponieważ nie posmarowałam kremem z filtrem swoich pośladków. No i nie mogę usiąść nigdzie. No bo zasadniczo nie jesteśmy przyzwyczajeni do tego, kiedy chodzimy po prostu na plażę i opalamy się w strojach kąpielowych, żeby właśnie posmarować każdą część ciała. No a trzeba było. Wracasz do Warszawy pociągiem? Tak, wracam do Warszawy pociągiem. Ale wiesz co, chciałam jeszcze zwrócić uwagę na to, że na to, co zrobiło na mnie największe wrażenie na tej plaży nudystów, na turystów. Zasadniczo to, że pojawili się na niej nie tylko młodzi, były młode pary, było dużo starszych osób. Co więcej, zaczepiłam pewną grupę znajomych i opowiedzieli mi, że oni na tę plażę przychodzą od 45 lat. To jest niesamowite. Po chwili dotarła do nich kobieta z około 3-letnim dzieckiem i przywitała się z nimi i powiedziała: teraz wprowadzamy nowe, młode pokolenie na plażę naturystów. To było niesamowite. To, jak ta generacja właśnie, ludzie, którzy są naturystami, przyzwyczajeni do nagości, pokazują, przyzwyczajają do nagości młodych. Dziękuję bardzo. To Karolina Walczowska jeszcze na polskim wybrzeżu. Wraca do Warszawy pociągiem i być może będzie to podróż na stojąco. Dziękuję bardzo, Karolina. Trzymaj się. Trzymamy kciuki. Z Karoliną widzicie się w piątek w One Wakacje, jeżeli nie popełniłem żadnego błędu. Dzięki, Karolina. Pozdrów od nas, Bałtyk. Trzymaj się ciepło i niech nie pada. Dzięki piękne. Zobaczcie na tego bąbla, który dzisiaj jest ze mną w studiu. To jest mój Rio, którego pamiętacie z programu Uwaga Szczeniak. Ten bąbel dzisiaj przyszedł tutaj, żeby pokazać, jak psy radzą sobie w upały. I tu jest z nim całkiem w porządku, dlatego że mamy klimatyzację. On w tej chwili sobie leży na macie chłodzącej. Katarzyna Bargiełowska, ją też pamiętacie z programu Uwaga Szczeniak, behawiorystka, Akademia Cztery Łapy, o psach wie. No, po prostu wszystko i jeszcze więcej, jest ze swoimi psami. Cześć, Kasia! Cześć, witajcie, dzień dobry wszystkim. Jakie urocze. Czy to jest twoja bunia, która jeszcze niedawno tak, po prostu była maluchem? To jest bunia, której jeszcze osobiście nie poznałeś. Zobacz. Niedługo 7 miesięcy. Przepiękna. Na pewno się zakumplują z Rio, który teraz na macie chłodzącej. Kasia, spotykamy się po to, żeby porozmawiać o psach, dlatego że jak nam jest potwornie gorąco, no to mniej więcej wiemy, co możemy zrobić. Jeżeli jesteśmy dziećmi, to możemy powiedzieć: mamo, tu jest tak gorąco, chodźmy, coś z tym zróbmy. Czy nasze psy, które dodatkowo mają jeszcze na sobie futro, potrafią nam powiedzieć, że jest im za gorąco i jak poznać, że naszemu psu jest w upał za ciepło? Tak, potrafią powiedzieć, że jest im gorąco. Przede wszystkim, jeżeli mogą, szukają tych chłodniejszych miejsc. Na pewno zieją, więc warto zwrócić też uwagę na to, że pies, któremu jest bardzo gorąco, będzie dyszał, będzie ziajał, będzie szukał miejsca, w którym może się schłodzić. Jeżeli państwo macie takie miejsca jak ogrody i psy tam wychodzą, to pies w celu ochłodzenia się będzie, słuchajcie, wykopywał doły. I do takich dołów można na przykład nalać zimnej wody. Fajnie by było, gdyby w ogrodach były stworzone miejsca, gdzie pies może kopać, żeby nie niszczył całej roślinności. I wtedy polewanie ich chłodną wodą powoduje, że ten pies w naturalny sposób może się chłodzić. Więc przede wszystkim ziajanie, uciekanie w kierunku cienia, niechęć do wychodzenia na spacery, to przede wszystkim ze strony piesków starszych, piesków schorowanych, piesków, które mają problemy z oddychaniem, czyli wszystkich ras brachocefalicznych, czyli takich ras, które mają krótsze kufy, ale również psów po zabiegach, słuchajcie, w ciąży, psów, które na przykład są w trakcie choroby. To są dni ciężkie dla takich piesków, szczególnie dla tych, które wysoko gorączkują. I na przykład takich piesków, które, słuchajcie, były ugryzione przez kleszcza, tak? Czyli takie psy powinny zostawać w chłodnych miejscach, mieć krótkie spacery po to, żeby już ich nie przegrzewać. Niechęć chodzenia do spacerów wywołuje to, że podłoże jest nagrzane, bo pamiętajcie państwo, że psy chłodzą,
przechodzą się przez nadgarstki i przez stopy. Te powierzchnie ciała psa są spocone. Tędy pies też oddaje swoją temperaturę ciała. Przez to, że pies dyszy, język ma na wierzchu, też oddaje temperaturę ciała. Więc jeżeli mamy psy, które na przykład muszą nosić, słuchajcie, kagańce, to w sytuacji, kiedy już możemy ten kaganiec zdjąć, należy go zdjąć, ponieważ pies musi ziać całym pyskiem. Przez to, że ten pysk jest otwarty, pies może wymieniać właśnie powietrze, może schładzać swój organizm. Kasia. I tu uwaga, tak? Powiedzmy jeszcze o tym, jak psy powinny radzić sobie z temperaturami w naszych domach. Wiele psów żyje w blokach, te budynki się nagrzewają. Widzimy teraz, że Rio na macie chłodzącej, oprócz tego miska z wodą. Nie dolewam nigdy wody do tej, która już jest, bo jak temperatura jest wysoka, to różne rzeczy mogą się w tej misce dziać, więc zawsze wymieniamy na nową wodę. Czasem kostka lodu do tej wody, czasem dostaję kostkę lodu po prostu do ciumkania. Co jeszcze zrobić, żeby w domu pies lepiej znosił te temperatury? Słuchajcie, jeżeli mamy miski na przykład metalowe, możemy taką miskę spróbować włożyć do zamrażalnika. Starajcie się Państwo nie trzymać misek porcelanowych, dlatego że jak jest gorąco, pies stara się na przykład ochlapać łapy, wkłada tam łapki do tej miski, może taką miskę stłuc i to może stanowić zagrożenie. Więc możemy schłodzić i miskę, możemy do zimnej wody dodać właśnie kostki lodu, o których wspomniałeś. Mogą być maty chłodzące, ale uwaga z tymi matami chłodzącymi, bo Bunia, uważaj, bo mi przełączy wszystko. Z tego względu, że pies szczeniak na przykład z chęci tego, jak to smakuje, może taką matę przegryźć. Znacznie lepiej sprawdzi się w takiej sytuacji ręcznik zamoczony w zimnej wodzie i rozłożony na przykład na płytkach. Ewentualnie dwa ręczniki zamoczone w zimnej wodzie, dodatkowo w lodówce przechowywane, rozłożone na podłodze i słuchajcie, pomiędzy nie jeszcze włożone kostki lodu. I takie ręczniki rozkładamy nie tuż przy oknie, tylko w miejscu, gdzie jest najchłodniej. Zazwyczaj, słuchajcie, w domu, w bloku najchłodniej jest przy drzwiach wyjściowych. Jeżeli możemy zostawiać psy z rozszczelnionymi okienkami w domu, no to trzeba takie okna, słuchajcie, zostawić rozszczelnione. Musi być bezpiecznie. Czyli w przypadku, kiedy mamy i psa, i kota, to trzeba uważać, żeby ten kot nie uległ jakiemuś wypadkowi przy takim okienku. No i zasłaniać okna przede wszystkim, bo jeżeli mamy, słuchajcie, ścianę, okień, to te okna, wiadomo, pobierają tę energię cieplną i całe mieszkanie jest bardzo mocno nagrzane. Więc żeby wychłodzić takie mieszkanie, warto jest zasłonić zasłony. Wtedy tych promieni słonecznych przenika mniej i w takim mieszkaniu jest znacznie chłodniej. Kasia. Ważne w jakim... Mhm. Tak? Powiedz jeszcze, jak planować spacery i czy to jest dobry pomysł, żeby w takie temperatury bawić się ze swoim psem na świeżym powietrzu, na przykład będąc na spacerze? Słuchajcie, jest gro psów, które nie potrafią zostawać same i ludzie przed wyjściem do pracy chcą takie psy dosyć mocno wybawić. Więc taki spacer powinien rozpoczynać się bardzo wcześnie rano, kiedy jest jeszcze zimno. Więc pamiętajmy o tym, żeby nie robić takich intensywnych zabaw, żeby nie chodzić z psem na rower, bo to też się zdarza. Wysoka temperatura 30 stopni, ludzie dopinają smyczkę do psa, siadają na rower i jadą. Kochani, to jest barbarzyństwo. Wy sobie odpoczywacie na tym rowerze, jedziecie wolno. No, a pies cały czas truchcze, nie może zmienić tempa. Takich rzeczy nie robimy w upały. Wcześniej rano można się bawić z psem, można się bawić późno wieczorem po 22, o 23. W ciągu dnia psy powinny odpoczywać. Niektóre psy mogą przejawiać problemy behawioralne i niechęć właśnie związaną z wychodzeniem, jeżeli człowiek nie jest zorientowany na psie potrzeby. Czyli na przykład macie dookoła beton, który jest nagrzany, wychodzicie z pieskiem, ten pies stawia swoje stopy i nadgarstki, swoje łapy przede wszystkim, tak? O to tu chodzi, na rozgrzanym betonie i nie chce już iść dalej, bo jest mu gorąco. Sprawdzajcie ciepłotę nawierzchni. Jeżeli dotkniecie stopą czy nadgarstkiem powierzchnię, po której pies ma chodzić, jest gorąco, wybierajcie teren zielony, wybierajcie teren zacieniony, szczególnie z psami starszymi, szczególnie z psami, które mają problemy z krążeniem, z chorobami serc, z oddychaniem i ze wszystkimi psami, które są na przykład w trakcie jakiejś terapii, w trakcie leczenia. Katarzyna Bargiełowska. Dzięki piękne, Kasia. Odpoczywajcie, dziękuję. Bawcie się dobrze. Pewnie dużo psów w hotelu, ale wakacje z psem też mogą być ekstra. Pamiętajcie tylko o tych wszystkich ważnych rzeczach, o których mówiła Kasia. Dzięki piękne, Kasiu. Jeżeli chodzi o lato, jeżeli chodzi o wakacje, to festiwale na pewno nie są dobrymi miejscami na to, żeby zabierać tam ze sobą swoje zwierzęta. Ale my jako ludzie stęskniliśmy się przez pandemię właśnie za festiwalami i o tym teraz, co działo się na Openerze, będziemy rozmawiać
Bartosz Sonder jest razem ze mną. Cześć. Cześć, dzień dobry, cześć. Open Air, generalnie fajna sprawa. Bardzo. Wielki festiwal po pandemii, wreszcie miało być tak, że wow. No i było tak, że wow, za wyjątkiem tego dnia. Było tak, że wow. Ale za wyjątkiem tego dnia, gdzie była ewakuacja, bo w mediach wydawało się, że po prostu wszyscy na ura bura musieli uciekać, bo miała być jakaś wielka katastrofa, więc opowiadaj. Trochę tak było, że wiesz co, pogoda dawała trochę znaki ostrzegawcze, ale dawała je też dzień wcześniej i nic się nie wydarzyło. Natomiast w pewnym momencie no, zrobiło się ciemno nad terenem lotniska. Jest to otwarta przestrzeń, jest potworna ilość metalowych różnych części, sceny i tak dalej, więc organizatorzy podjęli, wydaje mi się, jedyną słuszną decyzję, żeby ewakuować uczestników festiwalowiczów tego dnia. Ewakuacja to od razu nam się kojarzy z jakimś potwornym niebezpieczeństwem i czymś takim, że uciekajcie tam do pierwszej możliwej bramy, kryjcie się wszędzie, gdzie się tam kopcie okopy, bo jest przecież dużo pola, nie wchodźcie do namiotów, bo razem z namiotem może was porwać. Czy to tak wyglądało, czy po prostu były spokojne komunikaty i słuchajcie, no jest jak jest, patrzycie w niebo, widzicie, co może się wydarzyć, słuchajcie, idźcie tam, gdzie będzie bezpieczniej. Wiesz co, koncerty nagle zostały wszystkie przerwane, natomiast właśnie organizatorzy chcieli uniknąć jakiejkolwiek paniki. Wydaje mi się, że im się to udało, ponieważ komunikaty pierwsze na telebimach festiwalowych pojawiły się jeszcze przed największą tragedią, kiedy naprawdę spadł silny deszcz, mocno wiało. No i tak naprawdę pierwszy, ja się nie boję pogody, nigdy. A tego dnia poczułem tak trochę, jestem na otwartej przestrzeni, może być grubo. Potem były takie memy, że miała być Dua Lipa, a wyszła Lipa, jeżeli chodzi o Open Air. Czy te koncerty zostały przesunięte i się w końcu odbyły, czy one... Wiesz co, tego dnia miała wystąpić Dua Lipa, a także Megan Thee Stallion. Dwie największe tak naprawdę gwiazdy tego dnia. Niestety no ich... plan już był tak napięty, że nie dało się ich przesunąć. Natomiast imprezę, ponieważ po chyba trzech, czterech niespełna godzinach impreza powróciła i koncert dał Martin Garrix, który przedłużył swój set specjalnie dlatego, że był pod wrażeniem, że ponad 40 tysięcy ludzi wróciło na teren festiwalu. A jacy ludzie wrócili na festiwal? Było widać, że się stęsknili? Było widać, że oprócz tego, że jest muzyka, że są sceny, że można się dobrze bawić, tęsknili też za sobą, za atmosferą? Myślę, że wszyscy tęskniliśmy za tą atmosferą, za tym, żeby być razem tak naprawdę, żeby stanąć ze swoimi ulubionymi. Tak naprawdę przez pandemię zapomnieliśmy, że do Polski przyjeżdżają ci wielcy muzycy, którzy są znani na całym świecie. Na szczęście Open Air powrócił w pełnej krasie w tym roku i no, zadowolenie było ogromne. Dlatego myślę, że też rozczarowanie tym, że musieli się ewakuować, musieliśmy się ewakuować wszyscy i te koncerty popowe się nie odbyły, były tym większe, bo wszyscy tego chcieliśmy. A gdzie wy się ewakuowaliście? Organizatorzy zapewnili autobusy dla... tak jak dojeżdżali, jak z Gdyni, z centrum Gdyni dojeżdża się autobusami, tak samo ewakuacja wyglądała bardzo podobnie. Oczywiście bardzo szybko zrobiły się korki i tak dalej, więc część tłumu została też ewakuowana pieszo i no, informowano ciągle, żeby znaleźć jak najszybciej jakieś schronienie, czy to sklep, czy obiekty, które się znajdują, żeby nie być na otwartej przestrzeni. Dzięki Bartek, że wpadłeś do Onet wakacje. Bardzo miło. Jeżeli chodzi o Open Air'a, to odwiedzajcie strony Onetu, bo tam oczywiście bardzo wiele informacji, a to nie jest jedyny festiwal, na którym Onet w tym roku. Jeszcze na najpiękniejszy festiwal świata będziemy was zabierać, to w sierpniu. Poland Rock tam też będziemy. Wakacje to nie tylko festiwale, wakacje to przede wszystkim urlopy. A jak urlopy, to albo morze, albo góry, albo Mazury. No to wsiadłem w samochód, pojechałem na te Mazury sprawdzić, czy jest drogo, czy jest jeszcze gdzie spać i czy jak planujemy urlop na ostatnią chwilę, to czy ma to jeszcze jakikolwiek sens? Czas na trochę grozy. Paragony grozy. To nie będzie żadna wyszukana restauracja. Ot, zwykła mazurska tawerna. Tu zjemy obiad. Jest potwornie gorąco, ponad 30 stopni, ale nawet w taki upał trzeba coś zjeść. Byliśmy już w jednej restauracji, ale kiedy wchodziliśmy, podeszła do nas jakaś
bardzo sympatyczna pani powiedziała, żeby tam to raczej nie jeść, bo połowa tego, co w karcie, to produkty mrożone. Nie chcemy jeść mrożonego na Mazurach. Chcemy jeść świeże, smaczne i dobre. Dostaliśmy więc polecajkę i idziemy teraz do tej restauracji, żeby zjeść obiad. Ciekawe, czy jest drogo. Dobrze, a które nie są z zamrażarki? Jak już, to sielawa, ale sielawa to nie jest filet, tylko cała ryba. Sielawa jest niedobra, a resztę to jest zamrażarka? Trzeba sobie dobrać tu surówkę, a z ziemniaków do wyboru są frytki, ziemniaki opiekane i z wody. Wszystkie ryby są mrożone. Mam zupę rybną. W zupie rybnej mam dwa rybne klopsiki. Na drugie danie jest szczupak. Szczupak jest mrożony, trochę szkoda, dlatego że okres ochronny na szczupaki skończył się 30 kwietnia i teraz można je normalnie łowić, więc nie widzę przeszkód, żeby szczupak był świeży. No czuć, że mrożony, no. Jak to mrożony? Surówka z kapusty białej. Deser bezowy na bazie mascarpone z malinami za jedyne 19 zł. Teraz będzie gwóźdź programu. Tutaj damy fanfary. Jesteśmy po obiedzie. Zapłaciłem 92,70. Czy to dużo? Nie wiem. Czy było warto? Wiem, że nie. Za zupę rybną z dwoma rybnymi klopsikami, kawałek mrożonego szczupaka z frytkami i surówką i coś, co miało przypominać bezę z malinami i piwo zero, prawie 100 zł. Gdyby chciała taki obiad zjeść czteroosobowa rodzina, to mniej więcej trzeba byłoby założyć 400 zł na taki posiłek. Dużo? Dużo. Tak było i tak będzie w te wakacje nie tylko na Mazurach, ale i w górach, ale i nad morzem. Wszędzie jest drogo i ceny nie spadną. To taka informacja dla tych wszystkich, którzy na urlop się wybierają. Tak dzisiaj wyglądały one wakacje. Polecamy się wam przez cały tydzień. W środę Grzegorz Dobek się poleca, a w piątek Karolina Opolska, dzisiaj szefowa mojego ucha, a w piątek na tym miejscu to wszystko przed nami. Dobrego tygodnia, bądźcie bezpieczni, uważajcie na siebie, korzystajcie z wakacji, zaglądajcie na nasze media społecznościowe. One wakacje to nasz hashtag. Rio, bąbelku! Gorąco mu. Dbajcie o siebie, bo na zewnątrz też bardzo ciepło. Dzięki bardzo. Do zobaczenia.